Misiusza tak nudzi się. Siedzi w kącie, ziewa, zasłania łapą pyszczak. Jakże się tutaj nie nudzić? Zosia i Jacek chodzą już do szkoły. Mają bardzo mało czasu na zabawy z misiem. Kruczek odprowadza dzieci i wybiega potem na ich spotkanie. Zajączek zapisał się do leśnego przedszkola. Rzadko przybiega teraz na podwórko. A kokucik? Kokucik wskoczył na strażacką wieżę i udaje blaszanego kokucika. Pewnego dnia miś wszedł do pokoju, w którym spała siostrzyczka Zosi i Jacka. Malutka Ania. Skrzypnęły cicho drzwi. O! Zawołały laleczki Ani, Róża i Lala. I złożyły misiowi piękny ukłon. Hurra! Zawołał pajacek Bim-Bam-Bom, przykładając rękę do czapki. A Siwek, konik na biegunach, zakołysał się w przód i w tył. Miś Uszatek poskrobał się w opuszczone łóżko. Dzień dobry, mruknął nieśmiało w odpowiedzi na powitanie. Potem przyjrzał się uważnie całemu towarzystwu. Wszyscy patrzyli na misia bardzo przyjaźnie. Niedźwiadek nabrał odwagi. Podoba mi się tu u was, powiedział. To zostań z nami, zawołały lalki. A konik na biegunach znów pochylił się do przodu. Wtedy miś jednym susem wskoczył na konika. Zakołysały się bieguny. Obudziła się Ania w łóżeczku. Przetarła zaspane oczka. W pokoju zrobiło się jeszcze jaśniej, jeszcze weselej. Wyciągnęła Ania rączki do niedźwiadka. I Uszatek usłyszał głos Ani. Jaki ładny miś! Serduszko misia zabiło radośnie. Zakołysał się z całej siły na siwku i zawołał. Wistawio! Pozostanę to u was na długo! Ania usłyszała głos mamy z kuchni. Pójdziesz, córeczko, po chleb i po syrop od kaszlu. Pieniądze leżą na stole. Dobrze, odpowiedziała Ania i pobiegła do łazienki, żeby się umyć i uczesać. Uszatek przechylił głowę na bok i pomyślał. Wręczę Anię. Wziął pieniądze ze stołu, wziął siatkę na zakupy i pobiegł do sklepu spożywczego. Stanął przed Ladą. Poproszę o syrop od kaszlu, powiedział. Misiuniu, odpowiedziała pani zza Lady, idź do apteki. O, tam jest apteka, po przeciwnej stronie ulicy. Pobiegł Uszatek do apteki. Stanął przy Ladzie. Poproszę o chlebek, powiedział niepewnie. Chlebek? Zdziwiła się pani sprzedająca leki. Tu jest apteka, misiuniu. Idź do sklepu spożywczego. O, tam jest ten sklep, po przeciwnej stronie ulicy. Wyszedł Uszatek z apteki. Bardzo było mu przykro, że nie umiał wręczyć Ani. Na ulicy spotkał Anię. Dziewczynka wybiegła zaraz za Uszatkiem. Oj, misiuniu, misiuniu, pokiwała głową. A potem wytłumaczyła niedźwiadkowi, gdzie się co kupuje. Z rana zaczął padać śnieg. Miś Uszatek wybiegł z saneczkami na dwór. Naraz zobaczył na swojej wiatrówce śliczne białe gwiazdki.
przyglądał się im z podziwem. A gwiazdek padało coraz więcej, a jedna była piękniejsza od drugiej. Lecą gwiazdki z nieba, zawołał miś. Muszę je pokazać w domu. Zostawił sanki na dworze i wbiegł do pokoju. Aniu, Lalu, Róża, pajacyku, króliczku! Wołał od progu. Przyjaciele otoczyli misia. Co się stało? Co się stało? Niepokoił się pluszowy króliczek, stając na tylnych łapkach. Stało się coś niezwykłego. Z nieba padają srebrne gwiazdki. O, tu, spójrzcie, na wiatrówce. Ale na wiatrówce nie było już gwiazdek. Zamieniły się w mokre kropelki. To był na pewno śnieg, uśmiechnął się pajacek Bim-Bam-Bom. Śnieg stopniał i zostały kropelki. Ale miś nadąsał się. Jaki tam śnieg? Jakie znów kropelki? Mruknął. To były na pewno gwiazdki. Dobrze widziałem. W lesie była duża polana. Rosła tam wysoka trawa i kwiaty. Nad polaną szumiały drzewa. Miś uwiązał Siwka przy drzewie. Odpocznijmy tu, powiedział. Kuku, rozległ się głos. Miś podrapał się w opuszczone uszko. Kto to powiedział kuku? Pajacek Bim-Bam-Bom i pluszowy króliczek pokręcili głowami. To nie my. Kuku, kuku. Znów odezwał się głos. Ktoś chce się z nami zabawić w chowanego, powiedział króliczek. Poszukajmy go. Wszyscy zaczęli szukać. Pluszowy króliczek dał nurka w trawę, Bim-Bam-Bom zadarł głowę do góry, a miś Uszatek przetrząsał najbliższe krzaki. Tajemniczy głos ciągle wołał kuku, kuku. Po chwili cała trójka znów spotkała się na polanie. Miś trzymał w łapce ślimaka. Znalazłem go! Zawołał. To on mówi, kuku. Nie, to nie on. Zaprotestował Bim-Bam-Bom i pokazał przyjaciołom Biedronkę. A ja wam mówię, że kuku mówiła Liszka, pisnął króliczek. O, właśnie ta. Wszyscy pokazywali to, co znaleźli. Ślimaka, Biedronkę, Liszkę. Ślimak wysunął różki, Biedronka trzepotała skrzydełkami, a Liszka podniosła łebek do góry. Ale żadne z nich nic nie powiedziało. Naraz zaszumiały skrzydła. Na gałązce siadł piękny, duży ptak i zawołał wesoło. Kuku, kuku, jestem kukułka. Witam was. Miś, pajacek Bim-Bam-Bom i pluszowy króliczek odpoczywali w cieniu na trawie. W górze cicho szumiały drzewa. Naraz miś zawołał. Ziemia się rusza. Wszyscy zerwali się na równe nogi. Króliczek przycupnął cicho w trawie, a Bim-Bam-Bom skrył się za krzakiem jałowca. Tylko Uszatek stał w miejscu. Tak się przestraszył, że nie mógł zrobić kroku naprzód. Na środku polanki poruszyły się najpierw trawy. Potem zaczęły na nie spadać grudki ziemi. W oczach przestraszonych przyjaciół rósł czarny kopczyk. Uciekajmy, szepnął pajacek.
Zobaczmy lepiej, co będzie dalej. Pisnął z ukrycia pluszowy króliczek. Naraz ziemia rozchyliła się. Z kopczyka wyszło zwierzątko w czarnym błyszczącym futerku. Zwierzątko to miało małe przymrużone oczka, a w łapkach trzymało latarkę. Zobaczyło uszatka i powiedziało bardzo uprzejmym głosem: Jestem kret. Bądź łaskaw, zgaś mi latarkę. Wtedy wybiegł z ukrycia króliczek, a potem pajacyk bim-bam-bom. Wszyscy otoczyli kreta. Dotykali czarnego futerka i przyglądali się latarce. Szkoda, powiedział kret, że nie mogę wam pokazać moich korytarzy pod ziemią. Są bardzo wąskie i nie zmieściłby się tam żaden z was. A na koniec powiedział: I przepraszam was, że napędziłem wam tyle strachu. Przyjaciele odpoczywali w cieniu wysokiego drzewa. Pajacyk bim-bam-bom oparł się o pień i zmrużył oczy. Uszatek wyciągnął się w trawie i patrzył na chmurki, a Siwek skubał smacznie zioła. Wtem na polanę wbiegł pluszowy króliczek. Lis zachorował! Krzyknął. Jaki lis? Dlaczego zachorował? Zawołali przyjaciele. Króliczek odsapnął i powiedział: Biegłem właśnie do was, niedaleko stąd, na polance, widziałem małego liska. Kręcił się w kółko z własnym ogonem. Jest na pewno chory. Wszyscy zaraz pobiegli za króliczkiem. Na polance dreptał lisek. Miał piękny czerwony ogon, który wyglądał z daleka jak płomień. – Co ci jest, lisku? – zapytał uszatek. Lisek coś mruknął niezrozumiale i dalej kręcił się w kółko. – Już wiem – szepnął miś. Do lisiego ogona uczepił się rzep. Podbiegł uszatek do liska i odczepił rzep z ogona. Lisek przestał się kręcić w kółko i powiedział: Dziękuję panu, panie doktorze. Wszyscy spojrzeli z podziwem na misia, a potem długo rozmawiali z liskiem i chwalili jego piękny ogon. Spójrzcie, jak mrówki ciężko pracują, powiedział pajacyk bim-bam-bom do przyjaciół. Wszyscy pochylili się nad dróżką. Wędrowały po niej równym sznureczkiem duże mrówki. Szły do mrowiska. Prawie każda mrówka wlokła sosnową igłę. Igły były im potrzebne do budowy mrowiska. Ojej, jak ciężko pracują! Westchnął pluszowy króliczek. Taki kawał drogi muszą wlec ciężkie igły. Pomożemy mrówkom, powiedział miś. Ale jak? Zapytali przyjaciele. Miś na to nic nie odpowiedział, tylko kazał wszystkim prędko wsiąść do wózka, wziął w łapki lejce i zawołał: Jazda! Wózek zatrzymał się przed sosną. Ziemia tu była usłana igłami. A teraz nasypiemy do wózka igieł. Kiedy wózek był już napełniony igłami, przyjaciele podjechali do mrowiska. Wysypali igły tuż przy nim. Miś zawołał: Mrówki, nie potrzebujecie już dźwigać igieł z daleka. Przywieźliśmy je wam pod samo mrowisko. Zaczęły się jesienne chłody. Mała polna myszka postanowiła szukać ciepłego mieszkania. Zamieszkam u ludzi,
pomyślała. Spakowała swoje rzeczy w węzełek, nacisnęła włóczkową czapeczkę aż na oczy, potem skręciła na łąkę. Za łąką była wieś, a środkiem łąki płynął wąski strumyczek. Właśnie koło tego strumyczka stał miś Uszatek. Niedźwiadek wyszedł na spacer. Niemiło spacerować w taką pogodę, martwił się miś. Uszko jeszcze bardziej mu oklapło z tego zmartwienia. Wtem zobaczył Uszatek polną myszkę. Myszka zatrzymała się przed strumieniem. Nie przeskoczę tego strumienia, pisnęła. Jest bardzo szeroki. Co? Zawołał miś. Ja przeskoczę strumyczek jednym susem. Jest bardzo wąski. Dla myszki strumyczek jest szeroki, a dla misia wąski. Dziwiły się rybki w strumyku. Zaraz ci pomogę, powiedział Uszatek do wędrowniczki. Położył w poprzek strumyka patyk i polna myszka przebiegła po nim na drugą stronę, jak po moście. Dziękuję, pisnęła i skręciła na ścieżkę prowadzącą do wsi. Obudził się z rana miś Uszatek. Pajacyk Bim Bam Bom już dawno nie spał. Lala i Róża uwijały się koło kuchenki. Tylko pluszowy króliczek drzemał pod szafą. Rozejrzał się miś po pokoju. Coś tu się zmieniło, mruknął. Zmieniło się, powiedział Bim Bam Bom. W sadzie żółkną listki, nie śpiewają ptaki, a miś na to. Ale ja mówię, że zmieniło się tu, w pokoju. Ania chodzi do przedszkola. To się zmieniło, pisnął spod szafy króliczek. I teraz miś zrozumiał, że to jest największa zmiana. Właśnie Ania otworzyła drzwi. W ręku miała worek z wyhaftowanym niedźwiadkiem. Do widzenia, powiedziała i wyszła. Uszatek podrapał się w opuszczone uszko. Naraz wybiegł na dwór, dogonił Anię, drepcze teraz koło niej. Zobaczyła go dziewczynka. Gdzie ty idziesz, misiu? Zapytała. Idę z tobą do przedszkola. Ania wzięła misia za łapkę. Zza chmur wyjrzało jesienne słonko i pozłociło piaszczystą ścieżkę. Zaszumiały topole, zaświergotały w topolach wróble, a miś maszeruje obok Ani i układa taką piosenkę. Miś? Miś do przedszkola idzie dziś. Odprowadzi małą Anię. Potem z dziećmi tam zostanie.